uwaga, ten małpisząt patrzy. No, po długiej podróży jesteśmy wreszcie na południu Wenezueli. Prawdziwa dżungla. No i nasze obozowisko na brzegu rzeki Niciary. Wilgotno, ciemno w tej dżungli. No i przede wszystkim niebezpiecznie. Tutaj Indianie wczoraj wytropili jaguara. Znaleźli ślady w pobliżu naszego obozowiska. No i przede wszystkim dzikie węże, bardzo niebezpieczne, jadowite. Na każdym kroku spotykamy jadowite pająki. Mamy tutaj obok siebie gniazdo tarantuli. Są pająki, które Indianie nazywają pico, czyli te śmiertelnie niebezpieczne. No i przede wszystkim kąpiemy się w rzece dla schłodzenia naszego organizmu, ale kąpiemy się w otoczeniu groźnych, zębatych, niebezpiecznych piranii. Po ulewnych deszczach bardzo się podniósł poziom rzeki Niciary, ale tak czy inaczej zaraz wypływamy łodziami na połów tropikalnych, egzotycznych, amazońskich rybów.